Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale o pewnym niesamowitym zjawisku, jakim są supplye na hologramach z Antwerpu. Oczywiście, jeszcze na samym początku skinsmanki, czyli strona do wymieniania swoich skinów. Tutaj wymienisz swoje skiny, oczywiście Skins manki nie wlicza ceny w lepek do cen skinów, więc można sobie elegancko jakieś różnego rodzaju crafty wyciągać, które będą droższe na rynku Steam. Także polecam, kod John, 35% do ładowania, link w opisie, a teraz zaczynamy i... Pewnie większość z Was będzie się zastanawiała, o czym jest ten film i właściwie po co on jest. Ale, no, jak sami wiecie, jeżeli sobie zauważycie na naklejalność jaka jest w ogóle na całym Antwerpie, ile się mniej więcej naklejek nakleja, to no, łatwo jest po prostu zobaczyć jakieś na przykład 1800 albo 2000 ileś roxów, łatwo jest zobaczyć ponad 1000 winich. Łatwo jest zobaczyć na przykład ponad 700, czy w tym momencie już pewnie ponad 1000 takich naklejki jak JT, no i tych no, nakleja się naprawdę bardzo dużo tych naklejek. Trzeba powiedzieć, że to naprawdę idzie w tysiące. Kiedy zobaczycie, ile jest tych naklejek wystawione na buffie, to też powiecie, wow, 200 naklejek i tak dalej. To jest naprawdę bardzo dużo, jak na autografy. Ale na rynku Steam. Dupa, tak nie jest. Jest 17 naklejek ROXA, 33 naklejki IMONESSiego, to naprawdę bardzo dużo. 11 naklejek NIKO, 20 naklejek MAXA. Nagle się okazuje, że jest. Proszę mi przewinąć na następną stronę. 15 naklejek Winiego, 56 naklejek Imperial i. To jest właśnie zabawne w całym, bym powiedział, temacie Rio. Znaczy nie Rio, przepraszam, Antwerpu. Że tych naklejek na rynku Steam jest wystawione tak kosmicznie mało. Że teraz jest jedno zasadnicze pytanie: czy te ceny, które są, są cenami, tak jakby, no, bym powiedział, adekwatnymi do tych przedmiotów. I kiedy już ktoś będzie miał wystawiać, to już wystawi je drożej te rzeczy? Czy może te ceny, które są, są właśnie nieadekwatnymi, są na górce i kiedy ludzie będą je mieli wystawiać, to je po prostu będą zaniżali? Ja zadaję sobie takie pytanie. I to jest naprawdę bardzo ważne pytanie według mnie, ponieważ kiedy widzimy coś takiego, że Imperial jest 56, w momencie kiedy ja sam w ekwipunku mam ponad 20 sztuk. No to jakby ja, pewnie ja i Fiako mamy razem więcej imperiali niżeli ich jest na rynku. Jakby... Gdzie są te ci wszyscy ludzie, którzy wystawiają te przedmioty? Gdzie są te itemy? Tak jakby, no tych... <laughs> tych naklejek pewnie w obiegu istnieje ponad... 10 tysięcy? Może i nawet jeszcze więcej. Może ich istnieć nawet 15-20 tysięcy. Takie liczby by mnie ani trochę nie zdziwiły, gdyby takiego Imperial Hollow właśnie tyle było. Wchodzimy na rynek i widzimy, że jest 56 sztuk. To co, wszystkim, którzy trzymają te naklejki, one się podobają? Wobec nie wiem, czy w zasadzie liczba 20 tysięcy to nie jest jakieś, jakieś skrajne zaniżenie, w momencie kiedy samych kapsuł, z których można wydropić, no pewnie no Było na rynku 200 tysięcy, nie? Po samym zakończeniu Antwerpu, więc myślę, że 20 to jest tak le lekką ręką, o, tak bym powiedział. I gdzie są te wszystkie naklejki? Ja bym się nie zdziwił, gdyby tych naklejek, które było wystawione na przykład 1000 albo 1500, no to tak by było, nie? Dużo ich jest, to dużo jest wystawionych, ale tu dosłownie jest wystawione 56. I to jest właśnie ta banika że to może wszystko walnąć. To jest największe zagrożenie Antwerpu. Że supply w tym momencie są tak niskie i ludzie tak bardzo nie chcą tego sprzedawać, ale kiedyś, mimo wszystko, sprzedać coś muszą. Może cały świat jest w wielkiej zmowie, że wszystko trzymamy długoterminowo i mamy w dupie to, co się wydarzy. Coś tak może być. Albo wszyscy bardzo mocno wierzą w te naklejki. Zresztą. Też trzeba to powiedzieć, że gdyby nagle ktoś wziął i wystawił 100 tych naklejek, to łatwo by było przejąć w pewnym sensie jego udziały. To też jest fakt, no nie tylko pytanie, czy taka sprzedaż już się komuś nie opłaca. Zresztą widzicie sami, jak idziemy dalej, nagle się pojawiają takie naklejki jak Team Spirit, których jest już 100, nie? Tutaj, Heroic 70, to nie jest jeszcze jakoś dużo, ale Copenhagen Flame jest już 162. I z każdym, tak jakby, krokiem, widzicie... Dosyć spore liczby, jednak, mimo wszystko tych naklejek. Znaczy, no to jeszcze nie są te tysiące, o których ja mówię, nie? To są setki. Ale ich naprawdę muszą istnieć dziesiątki tysięcy. I to są właśnie te moje pytania, i to są właśnie moje całe dywagacje. Czy jeżeli to wszystko pierdolnie, bo pierdolnie, na pewno. Czy jeżeli to wszystko walnie, to. Czy nagle wszyscy się rzucą do wyprzedawania tego i po prostu poleci to na łeb na szyję i wrócimy do Stanu na przykład z grudnia, bo myślę, że tak nie będzie, albo wrócimy do Stanu z początku lutego. Czy może właśnie będzie tak, że kiedy już to będą ludzie mieli wystawiać, to będą to wystawiali po prostu drogo. W ogóle swoją drogą. Simple se poleciał do góry. Ale no w zasadzie przy tych supplajach to jest niesamowite jak to wygląda. Hmm, 219 za chwilę będzie, matku bózku. Przy tych supplyach w ogóle tych naklejek to jest aż niesamowite, no bo jakby wystarczy, że se kupisz 5 naklejek i nagle się okazuje, że robisz straszne waliu na rynku. Nawet nie, nie musisz chcieć a, e, manipulować, wystarczy, że powiesz, kurde, ale bym se kupił 5 simplów, nie? I już automatycznie robisz ruch, co jest w ogóle chore. No ale tak już wygląda ten rynek dzisiejszy. Jest to słabe strasznie nie? szczerze mi się to mega nie podoba dosyć mocno ogranicza to handel wolałbym żeby jednak tych naklejek było wystawianych 30 razy więcej bo może by ich wtedy było po prostu więcej kupowanych jakby ich było więcej kupowanych to by było to e, takie bardziej ustabilizowane bo to teraz no tak naprawdę to wszystko stabilności jako takiej nie ma także to jest też dosyć duża problematyka, no ale nic pożyjemy zobaczymy zobaczymy czy aby na pewno te supplye będą dalej problemami e, antwerpu bo mi się wydaje, że no raczej tak. W sensie Antwerpu dalej jest bardzo duże i wszyscy trzymają go po to, żeby go sprzedać. To jest, bym powiedział... No tak, tak, tak to wygląda po prostu, no nie? Sami pewnie po sobie widzicie, ile macie Antwerpów i dalej ich nie wystawiacie. Eee, a jedyne, co mnie teraz ciekawi, to jest... Taka psuła kandydatów. To jest dla mnie najciekawszy temat. Supply to tam chuj w to. Ale... <gry> Powiedzmy sobie w ten sposób: Rox, INS, Lias, JT, Floppy, Xantares. No, namnożyło się trochę tych e, naklejek, które mogą mieć tu waliu. Jeżeli taka kapsuła się okaże, że będzie dalej rosła, w ogóle to by było zabawne, gdyby ta, ta kapsuła za niedługo przerosła na przykład legendy. Jak gdyby, jeżeli ta kapsuła Przerośnie legendy do sierpnia te, W sensie, o, te legendy Muszę teraz jakąś taką mądrą deklarację dać, którą, która będzie możliwa do spełnienia. Je, jeżeli kapsuła kandydatów Chociaż raz będzie drożej niż legendy. To. Robię Opening 750 razy Paryż na streamie jakimś. Albo na filmiku. Zależy, co będziecie chcieli. No, także taka deklaracja. Dlaczego? Bo ja od, od samego początku zakładałem, że to będzie najbardziej wartościowa kapsuła. I nie tylko ja. Kebus też tak zakładał. Także to ten. Też mu będzie trzeba oddać, jak się tak wydarzy. Może i na ten moment najbardziej się legendy tak na, naprawdę narzucają, że to jest najdroższa, ale jednak większość ludzi trzyma to na long term. Raczej nikt nie kupował tego psar szybkiej sprzedaży. To bardziej ja jestem takim świrem, który takie rzeczy robi, a tak to więcej ludzi to long termuje. Więc jeżeli po long termie się okaże, że właśnie ta, ta kapsuła będzie tą najlepszą no to przypomnijcie mi ten fragment. To na tyle. Tsmætja sér, hei!